Witam Państwa serdecznie. Gościmy dzisiaj ze studiem Moc Naszych Serc. Razem z Chrisem Rudolfem gościmy w siedzibie Fundacji Pomimo Wszystko, gdzie jest realizowany pewien projekt edukacyjny dla kobiet. Dzisiaj będziemy mówić, jak moc odzyskać, ale nie poprzez działania zewnętrzne, tylko poprzez siebie, poprzez swój stosunek inny teraz, stosunek do tego, co się przed naszymi oczami wyświetla, co się zadziewa. To, jak dotychczas postrzegaliśmy rzeczywistość, to dało takie owoce, które są każdemu z nas znane. Natomiast jeśli chcemy coś zmienić w swoim życiu, być bardziej władczy, czyli bardziej skutecznie kreować, mieć moc, to należałoby tej mocy poszukać w swoim wnętrzu, w środku, w siebie samym. Do tego posłużą, żeby tą moc odzyskać, posłużą nam pewne zasady z fizyki kwantowej, które dzisiaj wyłożę. Ja co prawda z wykształcenia jestem ekonomistą, natomiast rok studiowałem fizykę, ale bardzo jest to bliska nauka mojemu sercu, w szczególności fizyka kwantowa, dlatego że jest to fizyka połączona ze świadomością obserwatora, z uważnością obserwatora, z intencją obserwatora. Każdy z nas jest takim obserwatorem i mając wiedzę i uważność, czyli stosując tą wiedzę w życiu, możemy odzyskać moc i z tą mocą możemy kreować nową, lepszą jakość swojego życia. Więc nie będziemy się tutaj opierali o to, że ktoś nam na zewnątrz w czymś pomoże, czy to politycy, czy jacyś inni ludzie, tylko że my sami potrafimy się odbudować, wzmocnić i pójść do przodu z energią i cieszyć się życiem, delektować się życiem, celebrować życie. Do tego zmierzamy. I jak tutaj fizyka kwantowa czy fizyka klasyczna, bo będziemy też pewne zasady z fizyki klasycznej tłumaczyli, jak do tego dojść, to będzie celem naszego wykładu. I teraz tak, nastał czas wyboru, idziesz dalej w swoim życiu drogą serca, czy pozostajesz na drodze umysłu. Mamy dwa ośrodki jakby decyzyjne. Jeden, ten, do którego byliśmy przyzwyczajani, uczeni, edukowani od najmłodszych lat, to jest ten umysł i mózg połączone razem w organ decyzyjny, który zna tylko pewną przeszłość i w oparciu o tą przeszłość jest w stanie poprzez różne programy, algorytmy, statystyki, ekonometrię prognozować bardziej lub mniej prawdopodobną przyszłość, natomiast umysł nie zna przyszłości. Przyszłość zna nasze serce i tutaj oprę się o film 6 sekund serca, doświadczenie naukowe, które mówi, że serce było w stanie zareagować na 6 sekund wcześniej i to różne urządzenia EKG to udowadniały na wykresach na dużej grupie, to nie, że jedna osoba tylko brała udział w doświadczeniu, tylko duża grupa, EKG już reagowało sygnałami harmonicznymi albo nieharmonicznymi na obrazek, który miał się pojawić losowo wybrany przez komputer, tak, dopiero za 6 sekund. Więc są to badania naukowe, więc jeśli my jakby wyjdziemy poza swój dotychczasowy sposób postrzegania rzeczywistości, analizy rzeczywistości i podejmowania decyzji swoich, życiowych, w oparciu o umysł, jeśli wyjdziemy, jest szansa, że odzyskamy moc, jeśli skierujemy swoją jakby decyzyjność na prawą półkulę i na serce, na odczucia, na uczucia, na emocje, na komfort lub dyskomfort w ciele, w szczególności gdzieś tutaj w jelitach albo w splocie słonecznym, wtedy z dużym prawdopodobieństwem będziemy podejmować dobre decyzje. A o to tutaj chodzi. My jesteśmy tutaj co prawda dla doświadczeń i dobrych i tych mniej słodkich doświadczeń, natomiast z czasem, my ucząc się w tym świecie dualnym i chłodnego, i ciepłego, i słodkiego, i gorzkiego, i ciepła, i zimna, i jasności, i ciemności, mamy nauczyć się dobrze wybierać. Dobrze wybierać tak, żeby już tutaj w tym przejawieniu, gdzie jesteśmy tymi osobami, bo tak naprawdę jesteśmy nieskończonymi istotami, jesteśmy jednością ze wszystkim, co jest, ale w tym przejawieniu, żebyśmy już od tego momentu, mając moc i mając świadomość, uważnie przyglądali się tej rzeczywistości i po prostu
uważnie stosowali pewne zasady, które będą utrzymywały tą moc. Więc są jakby dwie przestrzenie. Przestrzeń taką, gdzie ta moc jest i do tej przestrzeni dostęp ma nasze serce i nasz umysł logiczny w jelitach. I jest druga przestrzeń, poza tą przestrzenią, jest ta przestrzeń umysłu. Umysłu, mózgu, to jest połączone. Gdzie są tam wgrane pewne programy. Od najmłodszych lat mieliśmy wgrywane programy, które często powtarzane przez naszych rodziców, dziadków, przez szkołę, na lekcjach religii, później przez telewizję, one zaczęły być cały czas przypominane i odżywiane i jakby reaktywowane te programy. Jeden z takich programów to to, że o wszystko trzeba walczyć. Że ludzie to wilcy, że o wszystko trzeba walczyć, że żeby samemu zyskać to ktoś musi stracić. Tak? I że świat jest niebezpieczny, że jest pełen złodziei, pełen oszustów i że po prostu trzeba mieć się na baczności. Czyli cały czas były to informacje, czy to od rodziców, czy od dziadków, czy z różnych systemów wyznań, były to informacje rezonujące z gadzim mózgiem, który jest wszczepiony w ciało fizyczne każdego człowieka, a ten gadzi mózg odpowiada za trzy funkcje, które jeśli my na to zwrócimy uwagę, na pewne informacje i zasilimy to one jakby oddziaływują na jakość naszego życia. Ta pierwsza, najważniejsza funkcja gadziego umysłu, o której to się nie mówi, to jest funkcja tego, że nie jesteśmy jednością ze wszystkim. Że nie jesteśmy jednością z najwyższą istotą, jaka jest. A tak naprawdę, zgodnie z jednorodną teorią pola, jesteśmy wszystkim, a wszystko jest nami. I z jednego źródła wszystko pochodzi, jednorodna. Z jednego urodzone wszystko. Wszyscy jesteśmy częścią jednej wielkiej całości. I jeśli tak będziemy postrzegać wszystko, co widzimy, tymi naszymi oczami, które są pod umysłem i innymi zmysłami, jeśli będziemy tak postrzegać wszystko, co jest, jak siebie samego, czyli w oczach każdej ludzkiej istoty, każdego zwierzęcia, każdej rośliny, każdego minerału, w ich oczach będziemy widzieli samego siebie, wtedy jesteśmy w świadomości jedności wszystkiego ze wszystkim. W tej świadomości jest moc, jest fala, jest przepływ i ta fala niesie takiego człowieka przez życie w dostatku. W dostatku czego? W dostatku zdrowia, w dostatku dóbr materialnych, w dostatku bardzo dobrych relacji partnerskich oraz relacji z innymi osobami, w dostatku możliwości samorealizacji, w dostatku czasu wolnego dla siebie. Wszystkie te zasoby, które nas otaczają w większym lub mniejszym aspekcie, wszystkie one są w dostatku, jeśli postrzegamy wszystko jak samego siebie i jako jedno. Tak? I to wszystko, i tą świadomość jedności wszystkiego ze wszystkim, czyli inaczej jednorodną teorię pola z fizyki, będziemy tłumaczyć sobie jako świadomość Chrystusową. Świadomość jedności wszystkiego ze wszystkim. Abstrahuję tutaj od jakiejkolwiek religii, tylko po prostu taka definicja zamiennie będzie się pojawiała. Albo jednorodna teoria pola, albo świadomość jedności wszystkiego. No, albo Chrystusowa świadomość. No dobrze. I teraz tak, czyli są te dwie przestrzenie, przestrzeń serca i związanej z nią, pochodną tej przestrzeni jest moc i pochodną mocy jest dostatek wszystkiego oraz przestrzeń gadziego umysłu, umysłu i gadziego umysłu, gdzie są programy oddzielenie od jedności wszystkiego ze wszystkim, że jesteśmy jako istoty oddzielone, że o wszystko musimy walczyć albo się bać i uciekać, tak? Gadzi mózg. Uciekać albo walczyć i dodatkowo oddzielenie. Będąc w ucieczce, w walce, czyli w strachu i nie mając świadomości, że jesteśmy tak naprawdę wszystkim, a wszystko jest z nami, jesteśmy też tą najwyższą istotą duchową, tą najwyższą istotą boską, nie mając tego świadomości, jak jest trwoga, to do Boga. Tak? I te programy gadziego umysłu nakierowują człowieka na zewnętrznego Boga. Tak? Nie na tego, którego jesteśmy częścią, on jest naszą częścią i jak my jesteśmy kroplą w oceanie, tak samo jesteśmy wodą i ocean jest też kroplą, tak samo i my jesteśmy tą najwyższą istotą i mamy ją w sobie. Tak? A ona jest w nas. Natomiast gdy jest ten gadzi mózg i trwoga, to na kolana do
do zewnętrznej istoty duchowej, do jakiegoś zewnętrznego Boga. I wtedy, jak na kolana, to znaczy, że w uniżeniu. Najwyższa istota, jaką człowiek jest, tak, nagle pada na kolana przed jakimś zewnętrznym bytem i jest w układzie ofiary. A w ofierze zawsze się składa jakąś część swojego życia, część swojej energii, część swojej mocy, więc gdy jest się w układzie ofiary, to zawsze jest się w braku, w jakimś braku. Ten brak będzie się przejawiał w formie jakiegoś tam albo braku zdrowia, albo braku finansów, albo braku dobrych relacji międzyludzkich, albo braku możliwości samorealizacji, czyli nieodnalezienia pasji, albo też braku czasu. To mogą być 2 lub 3 symptomy, mogą być wszystkie jednocześnie. Różnie to się przejawia. Jeśli chcemy wrócić do pełnej mocy, to musimy sobie uświadomić, że jesteśmy jednością wszystkiego ze wszystkich. Moc jest w nas i należy postrzegać rzeczywistość jako samego siebie i komunikować się ze wszystkim, co jest, jak sami byśmy chcieli być, żeby z nami się komunikowano. To tyle tego takiego wstępu do wykładu. Jest teraz taki nadzwyczajny czas. Czas, którego dotychczas, no, można powiedzieć, że nie było od tysięcy lat. Tak? I ten czas jakby przymusza nas, jakość tego czasu, przymusza nas do podejmowania pewnych swoich życiowych decyzji. Tak? Czy pozostać dalej w starych schematach, gdzie ta moc była taka, jaka była, często na deficycie i ta jakość była taka, jaka była, czy odejść od tych starych paradygmatów i przejść w inne postrzeganie rzeczywistości. Uczymy się wybierać świadomie. Tutaj jest na zdjęciu widoczne, nie wiem na ile się to sfilmuje, ale najwyżej wrzucimy na slajdzie, to jest obraz przedstawiający sąd Ozyrysa. Sąd Ozyrysa jest to takie bardzo ciekawe ukazanie, co się tutaj liczy, czy serce, czy umysł. Jest tutaj człowiek przyprowadzony po śmierci, tak, przed tak zwany sąd, i jest tutaj waga, gdzie na tej wadze jest z jednej strony na szalce jest piórko. Piórko, tak? Piórko Ibisa, a na drugiej szalce jest kładzione serce tego człowieka, który odszedł właśnie z tego świata. I który, załóżmy, to się nazywa, że niby zmarł, ale tylko ciało odchodzi. I teraz jest ważone to serce. Czy to serce ma w sobie dużo ołowiu, czy to serce ma lekkość, czyli jest ze złota, z lekkiego alchemicznego złota. Ołów powstaje wtedy, gdy my przez całe swoje dotychczasowe życie komunikujemy się ze wszystkimi istotami, które są wokół nas, poprzez umysł. Czyli, że jesteśmy w oddzieleniu i ze wszystkimi walczymy. Walcząc albo uciekając, jesteśmy w żalu, w złości, nienawiści, w pretensji, w poczuciu winy, we wstydzie. To są wszystko emocje, które degradują jakość życia człowieka. To są wszystko emocje, które na skali Hawkinsa są, tutaj wracamy teraz do tego konspektu, tutaj jest przestrzeń wariantów, czyli wszystkie linie życia, jakie są dla nas dostępne, w zależności od tego, jak my w tu i teraz, tu jesteśmy w tu i teraz, co my wyślemy do pola, to do nas wróci, bo pole jest holograficznym lustrem i odbija to co my sami wysyłamy. Jesteśmy w tu i teraz i w momencie, gdy my wchodzimy w smutek, w żal, w poczucie winy, w poczucie wstydu, tak, to przenosimy się z tej linii życia na tą linię życia, tak, przenosimy się. I wtedy ta jakość życia się pogarsza. Nasz azymut to pójście tutaj w górę, czyli wiemy, że my mamy inaczej teraz postrzegać rzeczywistość, bo ta rzeczywistość tutaj poniżej 200, poniżej tej linii, to jest rzeczywistość, do której dostęp mamy poprzez umysł. I związane z umysłem, związana jest tak zwana kwaśna mina, prawda? Czyli chęć gonitwy, chęć kontroli, chęć wpływu, chęć rywalizacji, chęć walki. Tak? Natomiast ta przestrzeń, do której chcielibyśmy dotrzeć, to jest przestrzeń serca i pochodnych decyzji podejmowanych przez serce, czyli tutaj mamy dostęp, jeśli rezonujemy
wysoko poprzez akceptację, uszanowanie, wdzięczność i bezwarunkową miłość. Może inaczej, te dwie przestrzenie podzielimy w taki sposób, że tutaj to jest przestrzeń miłości wyrażanej poprzez akceptację, uszanowanie, wdzięczność i bezwarunkową miłość, a to jest przestrzeń braku miłości. Im większy brak miłości, tym pogarszająca się jakość życia. I tutaj mamy podprzestrzeń piekła na ziemi, gdzie już to życie jest takie bardzo, bardzo słabe na wszelkich możliwych deficytach, a tutaj jest podprzestrzeń, gdzie jest miłość i świadomie, uważnie emanujemy ją z siebie do lustra holograficznego i to, co wyślemy, do nas wraca. I to jest podprzestrzeń raju na ziemi. Więc będziemy mówić cały czas o miłości w formie jej braku, gdy komunikujemy się ze wszystkim, co jest, poprzez umysł, albo o dostatku, jeśli komunikujemy się poprzez serce. I tutaj ten sąd Ozyrysa pokazuje ważenie serca, naprzeciwko jest, na drugiej szalce jest to piórko. Jeśli ten osobnik, który właśnie porzucił w tym momencie ciało, serce miał cięższe od piórka, czyli ołowiane, pełne złości, żalu, pretensji, nienawiści przez całe dotychczasowe życie, jego dusza jest zawracana i z powrotem wciela się po to, żeby nauczyć się kochać. Nauczyć się kochać, to znaczy nauczyć się akceptować innych i siebie i innych, szanować siebie i innych, być wdzięcznym do siebie i do wszystkich za wszystko i kochać bezwarunkowo. Dopóki się tego nie nauczy ten delikwent, ale także i my sami, tak, w stosunku do wszystkich, to dopóty jest jakby ciągle lekcja do poprawki. I teraz nastał taki czas, bo dotychczas my w swoim życiu, czy przez ostatnie tam załóżmy 2000 lat, to były takie egzaminki w formie kartkóweczki. Ale teraz nastał czas matury. Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. To ciekawe, o tyle ciekawe, że dają potencjał do bardzo dużego wzrostu, ale też i niebezpieczeństwo, że jeśli nie zdamy egzaminu, no to powrót, tak? Powrót do starego i znów tak zwana repeta. Tak? Obyś żył w ciekawych czasach i przyszło nam właśnie w takich ciekawych czasach żyć, które czasy dają potencjał, ale niosą ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Jak się poruszać w tych czasach, jak odbudować swoją moc, bo w tej chwili, tak kiedyś jeszcze można było jakby nie wzrastać w świadomości tej duchowej i w postrzeganiu tej rzeczywistości starymi, jakby nowymi metodami. Wtedy jeszcze dało się żyć. Jeszcze kilka lat temu, jeszcze 10 lat temu, jeszcze kilkadziesiąt lat temu dało się żyć poprzez umysł i jakieś tam większe lub mniejsze sukcesy odnosi. Dzisiaj jest taki czas, że już w tej chwili Ziemia, której częstotliwość wzrasta, to jest częstotliwość fal Schumana, wzrasta, już nie będzie chciała nosić na swojej powierzchni istot, które się nie dostosują. I praktycznie cała Ziemia wzrasta, cała przyroda się dostosowuje, dlatego że w przyrodzie nie ma czegoś takiego jak umysł gadzi. Są instynkty, ale nie ma czegoś takiego jak umysł gadzi i pochodnych tego gadziego umysłu, czyli nie ma systemów religijnych. Tak? Przyroda nie ma kościołów, nie ma papieży, biskupów, ani tam jakichś innych wyznań, ani też koncepcji duchowych. W przyrodzie nie ma partii politycznych, tak? No bo czy świstaki mają PiS albo Platformę, czy jakiegoś Kukiza? Nie, prawda? Nie ma też tych innych kwestii, które by dzieliły. To jest jedna wielka całość. Tam to fajnie współgra i się samo organizuje. Tylko człowiek ma wszczepiony ten chip o nazwie gadziego mózgu, który ma dzielić człowieka. Człowiek ma być w walce, w rywalizacji, w gonitwie albo ewentualnie w ucieczce i ma nie być świadomy jedności wszystkiego ze wszystkim. Przyszedł ten czas, czas matury i ten rok jest taki przełomowy, rok 2020. Był on zapowiadany gdzieś w jakichś różnych przepowiedniach, czy to Nostradamus, czy Apokalipsa według świętego Jana, czy jeszcze jakieś inne przepowiednie Majów, że coś się takiego wydarzy i wydarzyło się. Przez całą Ziemię, już praktycznie od jesieni ubiegłego roku się zaczęło, gdzieś tam w Chinach, ale w tym roku najbardziej, tak, gdzieś od końca zimy, luty, marzec, kwiecień, maj, przeszło takie tornado i można powiedzieć, że zatrzymało świat, sparaliżowało świat. Tak? Na ludzi padł strach, że jest jakaś tam choroba i że zagraża. Strach o co? O życie, że możemy umrzeć na jakąś tam wyimaginowaną chorobę.
która zawsze była, tak? Ten wirusik, ten wirus, on zawsze był. Tylko tyle, że teraz jest może powodem, on jest tylko powodem do tego egzaminu maturalnego dla nas, tak? Na pewnym najwyższym poziomie, bo dzisiaj my możemy powiedzieć tak, zgodnie z jakąś teorią spiskową, że jesteśmy my ludzie i jacyś tam inni, obcy, reptilianie czy ktoś taki, i ktoś chce zdepopulować, zaczipować, zeszczepić, wykorzystać, ograbić, zresetować, tak? Że jesteśmy my i ktoś tam na zewnątrz, ale na tym, kto zaplanował to i wykreował i się to realizuje, ale tak naprawdę na pewnym jeszcze wyższym poziomie niż ten, to i oni i my jednym jesteśmy. A na jednym, na tym jeszcze wyższym to jesteśmy tylko i wyłącznie my, którzy podzieliliśmy się dla stworzenia tych doświadczeń. Tak? Jesteśmy w pewnych doświadczeniach, na pewnej planszy gry, mamy poznać zasady gry i nie grać w tą grę, tylko poznać i wyjść z tej gry. Wyjść na inną planszę, gdzie ograniczenia tej gry, które tutaj są, na tej wyższej planszy już tych ograniczeń nie będzie. Tak? I wyjście z tej planszy, na której są te ograniczenia, jest tylko i wyłącznie poprzez serce. Bo jeśli dalej będziemy postrzegać wszystko poprzez umysł i zmysły, to zostajemy i wikłamy się jeszcze w to wszystko stare. A już, ale ziemia przechodzi na tą wyższą planszę. I teraz warto by było podążyć za ziemią i też bawić się już bardziej w raju na ziemi, a nie w tym, co teraz jest, co możemy nazwać, że dotychczas ten świat był pewnym takim nocnikiem, można tu się w nim dalej bawić, ale coraz mniej to będzie smaczne, tak? Stary świat już nie wróci, już nie da się żyć poprzez umysł w miarę wolno, bo stary świat, jeśli dalej pozostaniemy w umyśle, to będzie jedno wielkie więzienie o podwyższonym rygorze. Tak? Ale zaraz jest też raj na ziemi i tylko gdzie się przesiadamy do pociągu do raju, czy do pociągu do piekła, czy do więzienia, to tylko decyduje o tym, jak będziemy my, z czym będziemy rezonować. Czy z umysłem gadzim, czy z sercem. Tak? Jak będziemy patrzeć na otaczającą nas rzeczywistość, w szczególności na innych ludzi, w szczególności na tych ludzi, którzy są tak trudni do pokochania. I są tak trudni do uszanowania i tak trudni do zaakceptowania, bo łatwo jest nawet zgodnie z umysłem kochać tych, co są dla nas mili, szanować tych, co są dla nas przyjemni, tak? Akceptować tych, którzy są łatwi do zaakceptowania, bo są zgodni ze standardami. Bo to przez umysł się da zrobić, ale żeby w pełni pokochać, w pełni uszanować, w pełni zaakceptować, to tylko i wyłącznie poprzez serce i poprzez świadomość, że ten, który nas bije, ten, który nas wykorzystuje, ten, który nas okrada, ten, który nas nie szanuje, ten, który pije, który pali, który się narkotyzuje, ten, który kradnie, to jest nasza własna emanacja. Jeśli my pokochamy nawet takiego człowieka, którego normalnie przez umysł nie da się pokochać, jeśli my uszanujemy takiego człowieka, którego przez umysł nie da się szanować, bo tylko przez serce da się szanować wszystko, kochać wszystko i akceptować wszystko, bo tu nie ma podziałów, a tutaj te podziały są. Pytanie, co zasilamy? Więc tak, wiosną zatrzymał się świat, zatrzymała się gospodarka, padł strach o życie, o byt, o przetrwanie, niepewność, co dalej będzie. I jest w tym tornadzie, który idzie przez cały świat, bo teraz można powiedzieć, że jest taka druga jakby fala, tylko ta druga fala na szczęście już jest coraz mniej zasilana uwagą uczestników i według mnie już się w połowie załamała. Jeszcze nie do końca, ale już widać symptomy tego, że fala się załamała. Jeszcze Matrix, stary system, który tak naprawdę my na najwyższym poziomie stworzyliśmy. I co ważne, żeby dla nam nic złego się nie stało, gdy my będziemy kochać, prawdziwie szanować i akceptować tych oprawców, polityków, te wszystkie systemy religijne, włącznie z systemem kapłańskim i tych innych, reptilian czy jakichś tam innych, o czym mówi ta spiskowa jakaś tam teoria, czy te inne teorie, to, bo to są wszystko nasze własne emanacje. Gdy my będziemy ich kochać i postrzegać jako samego siebie, jako swoje dziecko, tak? Bo są częścią nas samych, to są wszystko nasze własne emanacje, zgodnie z zasadą, ja jestem innym tobą. Ty jesteś innym mną. Ty i ja jednym jesteśmy. Więc zawsze mam wybór. Natomiast nie znając tej zasady,
Ja wybieram kochać, akceptować, szanować i być wdzięcznym. Wtedy z tamtej strony nic złego mi się nie stanie. Ale jeśli jesteśmy programowani poprzez media, poprzez telewizję, internet, jeśli jesteśmy programowani poprzez systemy religijne, że my jesteśmy dobrzy, a tamci z tamtej religii są źli i wchodzimy w to swoimi emocjami, czyli jest nasza uwaga już przejęta na jakiś podział i zasilamy swoją emocją ten podział, to to narasta w naszym życiu, wikłamy się, splątujemy się, tak jak elektrony splątane i po prostu nasze życie, jakość naszego życia się pogarsza, tak? Bo jeśli my, będąc tu i teraz, przyglądamy się w telewizji, że gdzieś tam był jakiś zamach terrorystyczny, jakiś wybuch, albo to, że 5G, albo że jakieś szczepionki teraz chyba takie głośne, że będą i wchodzimy w strach i w żal, w pretensje do lub w nienawiść do polityków, czy do jakichś tam ministrów, czy innych przywódców, czy do lekarzy, to my się splątujemy, przeskakujemy na tą linię życia. Tak, elektrony, gdy tracą energię, czyli tracą świadomość, elektron, gdy traci energię, spada na orbitę o większej ciężkości, o większej grawitacji, czyli na orbitę bliższą jądru. Tak? Gdy elektron zyskuje energię, a człowiek, gdy zyskuje świadomość, przeskakuje na orbitę o lżejszych parametrach, bliższe orbity, bliższe rajowi na Ziemi. Tak? I teraz co my wybieramy, jak mamy nawigować w tym swoim życiu, a ta nawigacja jest w naszym wnętrzu. I mamy jakby te dwa ośrodki decyzyjne. I serce połączone z umysłem emocjonalnym i złonem w przypadku kobiet i umysł i mózg. Jak będziemy nawigować? Czy będziemy podejmować dobre decyzje? Czy będziemy podejmować świadome decyzje? Wszystko to, co dotychczas doświadczyliśmy w życiu, a było dla nas gorzkie, to bankowo było z umysłu. To było w wyniku pragnień, w wyniku oczekiwań, w wyniku jakiejś złości, i te decyzje dawały takie owoce, jakie dały, tak? My mamy teraz już wiedzę. Ta wiedza na szczęście pojawiła się z fizyką kwantową, która udowodniła w mikroskali, że cząstki elementarne, z których to złożone jest wszystko, co widzimy. Cały wszechświat, wszystko jest z cząstek elementarnych, że my jako obserwatorzy, inaczej się te cząstki elementarne zachowują, gdy jest obserwator, inaczej, gdy nie ma. Gdy nie ma obserwatora, to one są we wszystkich możliwych pozycjach, czyli są w funkcji falowej i wszystko są gotowe zrealizować obserwatorowi. Być tu i być tu. Być w raju i być w piekle. W tropikach i na Antarktydzie. I tu, i tu. Natomiast w momencie, gdy pojawia się obserwator i wypuści pewną częstotliwość, wyśle pewną częstotliwość do holograficznego lustra, To cząstki elementarne jakby przechodzą z tej funkcji falowej. I teraz jaka jest częstotliwość? Przyjmijmy, że częstotliwości są z poziomu umysłu i z poziomu serca. Jeśli częstotliwości wysyłane przez nas są z poziomu umysłu, czyli że jest zagrożenie, że jest walka, że trzeba uciekać, że jest jakaś wyższa istota, której trzeba składać ofiarę, tak, to cząstki elementarne tworzą nam piekło na Ziemi, tak, tą podprzestrzeń. I my przeskakujemy, tak jak te elektrony, z jednej orbity, z tej linii życia przeskakujemy w tą linię życia. Umysł dekoduje nam tą rzeczywistość jako rzeczywistość liniową i my nie widzimy tego przeskoku. Tak, nie widzimy, ale bankowo to się zmienia. Tak, zmieniają się nie tylko okoliczności i jakość waszego życia, ale także i znajomi. Czy zauważyłyście, panie, to, że w momencie, gdy jesteśmy tu, na tej grawitacyjnie ciężkiej orbicie, gdy podnosimy świadomość, gdy się budzimy, odzyskujemy moc, nagle przenosimy się tu i ci ludzie, którzy rezonowali z nami w tej przestrzeni, znikają, rozpuszczają się w funkcji falowej, wracają tu. Możecie mieszkać w tym samym mieście i ich więcej nie zobaczycie, a nawet jak zobaczycie, to nie ma wspólnych rozmów, wspólnych tematów. Ci znajomi znikają z tej przestrzeni, a będąc tu pojawiają się nowi, którzy rezonują z daną częstotliwością, jaką mamy w sobie na ten czas. Czy zauważyłyście, panie, że jest taka zasada? Tak? No właśnie, więc jesteśmy jak te elektrony. Ja tutaj przenoszę
zachowanie cząstek elementarnych do życia człowieka. Opieram się, czyli z tego mikroświata, jakie tam zasady działają, przenoszę na makroświat, na świat człowieka, tak żeby te zasady były użyteczne nie tylko dla fizyków, teoretyków czy tam badaczy, jak tam te cząstki się kręcą, ale żeby były użyteczne dla każdego człowieka w jego prywatnym, bieżącym życiu. Także w tej pierwszej części to by było tyle. Jestem Państwu wdzięczny za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek.